Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, tu już była przedstawiona przez pana ministra historia delegatur, oczywiście po zmianach ustrojowych. Niezwykle palący problem przekształcenia własnościowe, zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa. I trochę mnie zdumiewa i zadziwia taka troska w tej chwili klubu SLD o pracowników delegatur, chociaż słuszna, ale trochę dziwna, bo przecież ówczesna poprzednicy czy koledzy pana posła, który o tym mówił, wcale nie byli za prywatyzacją, uważali, że trzeba tenże majątek utrzymać w takim stanie, jak był do 1989 roku. Czyli prawdopodobnie już by dzisiaj nie istniał i nie mielibyśmy szansy chwalenia się rzeczywiście dobrym wzrostem gospodarczym. A ten wzrost między innymi jest dzięki temu, że właściwie został zagospodarowany ten majątek i właściwie ludzie, którzy pracowali w delegaturach, też tym majątkiem zarządzali. Słuszne decyzje oczywiście, wszyscy ludzie, którzy pracowali w tych delegaturach, ale również w Ministerstwie Skarbu, czy też wcześniej przekształceń własnościowych, byli pod ogromną presją, że wspomnieć kilku tylko ministrów, a może dwóch, ministra Lewandowskiego i ministra Wąsacza, którzy byli osądzani o czci i wiary, że podejmowali takie czy inne decyzje. Moim zdaniem były to decyzje słuszne, tak jak powiedziałem, dzisiaj możemy się chełpić dobrym wzrostem gospodarczym. Na tle Unii Europejskiej jesteśmy prawie jedynym tym krajem, który tak sobie radzi, chociaż zawsze mogłoby być lepiej. Panie ministrze, natomiast rzeczywiście jest to pewien problem, bo państwo wspominacie w projekcie tejże ustawy enigmatyczne, że trzeba zabiegać, czy też ministerstwo będzie zabiegało aktywnie w poszukiwaniu w ogóle miejsc pracy dla pracowników. No, to jest rzeczywiście dość enigmatyczne stwierdzenie. Mało tego, tak jak było powiedziane, zaledwie z tych 100 pracowników, zaledwie tylko 25%, czyli 25 pracowników będzie miało to zatrudnienie. No i nie wiadomo na jakich warunkach, prawda? To trudno, żeby ktoś tam z delegatury na południu Polski dojeżdżał do ministerstwa i świadczył w ogóle pracę. To jest rzeczywiście problem, nad którym się trzeba zastanawiać i właściwie rozwiązać, chociażby ze względu właśnie na tę ogromną presję, której przez całe 22 lata ci pracownicy podlegali. Dziękuję bardzo.